Dzień dobry, kolejny odcinek Simsów. No i zaczynamy, tak jak ostatnio powiedziałem, lecimy z nową grą. Nie zapisujemy tego, nic się tu specjalnego nie działo, więc możemy spokojnie wyjść do nowego menu, do menu głównego. A, całkiem fajna muza. Nowa gra. Nie, pomiń samouczek. I nie pytaj ponownie. Mam nadzieję, że będziemy mogli wszystkim zarządzać od początku, bo znowu jak będę z tą, z Aleksą. No dobra. Twoim. Mogę zresetować rodzinę, fajnie to brzmi. Hehe, no wiadomo. Simstagram, tak? No dobrze. No. Nie wiem co tu odpowiedzieć, bo jak to moja dziewczyna będzie oglądać, a jestem pewny, że akurat tą serię będzie. Moje ciało jest świątynią. Oczywiście, że moje ciało jest świątynią. W sumie żadne z tych. Nowe pytanie. Na co oszczędzam pieniądze? No prawda jest taka, że nie oszczędzam, no, bo nie umiem. Jakiego wujka? O czym wy do mnie? Co sądzę o miłości? Dobra, kolejne pytanie. Mózg operacji, wiadomo. Dajcie te pytania jakieś normalne. A gdzie trzymam swoje rzeczy? W jakim domu chcę mieszkać? Wielki, luksusowy, jazda. Lubię żartować. Z innych, wiadomo. Znajduję bezpańską kanapkę i zjadam ją, tak? Zostawiam ją. Mamy jakaś kanapka. Jaka jest pierwsza, którą robię po powrocie z pracy? Tak, sprzątam, no i gotuję naraz i spiesznicę. Śmieję się z ich kłopotów, dokładnie. I według ich testu jestem czarną kobietą w różowej sukience, tak? Chyba was straszy. Coś poszło nie tak. Dobra. Dobra. Umiejętność grania w gry wideo, no to jest skill dopiero. Logika, kariera przestępca, no doskonale. Początkowe środki. Doskonale. Chcę. Ten sim będzie mógł zajść w ciążę? Co? Raczej nie. Niestandardowe. Nie! Standardowe! Standardowe ustawienia! A jakie są jeszcze niestandardowe? Oh my god, dobra! Standardowe! Ale dajmy sobie ten hud co poprzednio. On był fajny. Co ty masz za głos go w ogóle, koleś? Weź normalnie coś tu. Nie mogę tego zmieniać, co? No i dobra, zacznijmy sobie, ale... czy ja mogę zmienić w ogóle jakiś swój... Aha, witaj, jestem... Jestem... No to teraz nazwijmy się... Krzysztof... Ołowczyc. Jest eł. Ołowczyc. Dobra. Będziemy wozić przestępców jako Krzysztof Hołowczyc.
To mamy. Czy ja mogę zmienić ten jego wygląd? Nie, ja chcę być jednym pojedynczym Simem. Czy ja mogę jakoś inaczej wyglądać? Dlaczego oni stwierdzili, że ja jestem czarny? Czy ja czegoś tu nie rozumiem? Czy ja mogę jakoś to zmienić? Bo za bardzo nie rozumiem tego, czekajcie. Czemu losowo? Ale dlaczego jeszcze w dodatku jestem teraz gruby? Nie wierzę. No patrzcie. Co to za koleś w ogóle? Aha, bo to jest cofnij. A? No dobra, to losuj, panie. No, może się w końcu trafi jakiś koleś, który wygląda normalnie, no. Raczej nie. To jest spoko, ale... ktoś mi powie... Co ja mam zrobić, żeby wyglądać inaczej? Osobowość. Nie, osobowość nie. Nie mogę... Okej. O, dobra, tutaj mamy różne stroje, w których możemy być. Oh my god, no dobra. Okej. W okularach jeszcze, no wspaniale. Dobra, weźmy sobie taki, jest ok. Dobra, zostawmy już go, w sumie to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Idealnie. Ach, i na co ci był ten samouczek? Przecież ty wszystko umisz. Umisz to słowo klucz. Wierzbowa zatoczka, oaza zdrój. Dawaj tego Newcrest. Duże miasto ma być. O, no i to są Simsy tak jak się powinny, ale dlaczego ja nie mam kleptomana? Jak mam być przestępcą? Gdzie by tu zamieszkać? Tu obok rzeczułki? Dobra, dawaj tu. Otwierdź. Bo wiecie jak to się robiło, znaczy ja tak robiłem. Wydawałem najwięcej pieniędzy na wyposażenie, na dom, żeby zbudować go sobie. Jakiś hardkorowy. Później przez kleptomana sobie... Już? Pograła muzyka? Później przez... Gdzie ja jestem? Aha. A, tu jestem. Co on teraz robi? Przez kleptomana sobie kradłem rzeczy i wprowadzałem meble do domu, tylko problem polegał na tym, jak miałem, wiecie, nagle 5 luster, a nie miałem łóżka i przez to nie mogłem spać, no taki tam. Osiągnij 3 poziomy złośliwości, to jest idealna gra dla mnie. Złośliwe interakcje. Dobra, jak ja mam zbudować dom? Podejść tutaj. Czy jest jakaś opcja zbuduj dom? Stop. Ile ja mam pieniędzy w ogóle? Gdzie są pieniądze? 18 tysięcy. 18 tysięcy. Ja chcę zamówić dom. Związki, umiejętności. To mi się przyda na pewno. To chcę mieć podgląd na to. Łowczyc, pasa dobrze. Wyposażenie, kolekcje rodziny. Żaby, ogrodnictwo, metale. Tryb budowania. O to. Panie. Czemu to tak przycina? O. Okej. O, jak ja zbuduję zaraz, czekaj. Ściany i puste pokoje. Tory ścian. Aha. Dobra, zacznijmy od ścian.
O kurczę, to trochę roboty z tym będzie, no ale okej. Paski ośmiokąt. Aha. A nie, dobrze, dobrze, dobrze. Dawaj mi te kwadraty. Kwadratiren. Ale... Czekajcie, bo ja chyba nie umiem w to. Nie, 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 stój! Stój. Ja to mogę jakoś... Średnia ściana. Ty jesteś średnia ściana. Nie znasz nawet. A! A, dobra, czekajcie. Ale jestem w to dobry, czekajcie. Kopiuj. Ło, panie! Nie, nie, stop! Dobra. Jak się tym obraca? F. To ja najlepszego tu wyprawiam. Dobra. Prawie się udało zasadzić podłogę. Nie wierzę. Tylko czemu ja muszę to robić? Pewnie da się inaczej, tylko ja nie umiem. Dobrze, że to jest za darmo, bo... Za darmo. Bo jakimś cudem zaraz uda... Przynajmniej będziemy mieli gdzie stać, czyli na podłodze, tak? Za darmo. Więc jest to jakaś zaleta. Niewątpliwie. To jak już mamy podłogę... Nie wierzę. To... Pokoje. Aha, to w ten sposób działa. Stop. To zróbmy sobie pokój. Dobra, będzie wejście, tak? Tu mamy wejście. Aha, nie, bo w sumie wejście powinniśmy mieć... Po prostu, dobrze, że nie jestem architektem. Dawaj podłogę tutaj. Zrobimy sobie takie wejście hardkorowe na chatę. O. Tu będzie przedpokój, dawaj tu ścianę. Trochę za duży ten przedpokój. To nie, to czekaj. O kurde. Patrzcie, jakie kurde tutaj ozdobne elementy się tworzą. Oh my god. Genialny. Taką strzałeczkę sobie zrobiłem, żeby ktoś wiedział, gdzie ma iść. Dobra. Jak już wiedzą. Okej, jeszcze raz. To. Zaraz, moment. A to jest co? Narzędzie piwnicy. Aha, okej. Okay. A to? Pokój. A to jest wcześniej co? Aha, rozumiem. No dobrze. Ile coś takiego kosztuje? Aha. Już wiem ile. Dobra. Drzwi. A to drzwi zaraz. I tu mamy wejście do... Podłoga, podłoga. Dawać mi podłogę. Kurde, taki projektant będzie ze mnie, że nie pytajcie. Prawidłowy pokój? Aha. No dobra, to jak zbuduję sobie nowy dom, to będę wtedy wiedział lepiej, jak go budować. A teraz się skupmy na tym, żeby to jakoś do końca doprowadzić. A jak już mamy tyle terenu, no to kurczę, zróbmy ten dom. W miarę duży. Ja wiem, że pewnie da się to inaczej zrobić, tylko ja to jakoś ułomnie, ale ja nie umiem inaczej. Na razie. Ja tam będzie ogród to małe. O, tak sobie wymyśliłem właśnie. Dobra i... Czekaj. I teraz jakby to zrobić?
Aha. No właśnie. Ja bym tu zrobił w ogóle taki pokój duży, a tam dalej jakieś... Dobra, to wiecie co? Co ty robisz? O, dobra, już wymyśliłem. A, wybaczcie, że się tak waham, ale pierwszy raz projektuję pokój. To zrobimy to w ten sposób. Cyk. O, cyk. I to będzie tak, tu będzie korytarz, wejście do... to jest... co to będzie? Sypialnia? Tu zrobimy kuchnię... A gdzie łazienka? No właśnie, taki mądry byłeś. Jakieś biuro by się przydało. Kurde, gdzie ja mam to wszystko pomieścić? No dobra, czekajcie. Będzie jakiś dupny pokój, jeszcze nie wiem co. Będzie w ten sposób. I... Pokój gościnny, korytarz, pseudokorytarz, kuchnia. Albo nie, kuchnia tu, taka duża? A tu łazienka? A tu... Nie wiem, twoja stara, dobra, nie wiem. Jeszcze się zastanowię. Dobra, ale sobie mieszkanie wymyśliłem. Ile tych pieniędzy jeszcze? Miliony. Dobrze. Dobra, ja już ściany zbudowałem. A teraz jeszcze cała reszta, masakra, nie wierzę. A jakieś obrzeża puściadek, nie umiem w obrzeża. Schody. Nie, na razie bramy. Ale nie chcę bramy, ja chcę tylko mieć drzwi. Ja jestem prosty człowiek. Daj mi tęczowe drzwi. Średnie drzwi. Średnie drzwi. Takie średnie bym powiedział. O, takie kurczę drogie. Średnie i drogie. Takie o chcę. Wymagana większa wysokość? A, czyli niskie drzwi mają być. Bardzo śmieszne. Drzwi króla. Fajna nazwa, ale nie. Aha, czy ja bym musiał mieć tutaj to wyższe, czy nie? Czy o co chodzi, bo nie rozumiem teraz. Czy chodzi o to, że ja mam mieć jeszcze jakieś ogrodzenie? Dobra, dawaj, zrobimy sobie ogrodzenie. No to dzisiaj będziemy projektować najwyraźniej w tym odcinku. Jakiś zwykły, prostota formy dokładnie. Dobra. I dajmy sobie płot tak w pośrodku pokoju. Nie, dobra, czekajcie. Aha, to wtedy... To znaczy poza granicami. Sam jesteś poza granicą. Tak właśnie to wymyśliłem. Czekajcie. Coś tu poszło nie tak. Jak mogę usunąć... Usuń to. Da się? Obiekt sprzedany. O! To jednak tutaj będzie wejście do tego. A tutaj sobie zrobimy płot, czekajcie. Dawaj mi ten płot. Dobra. O panie, ale dobry płot. Ale czemu ja nie mogę tu budować? Jak to poza granicami? To czemu ta skrzynka tu stoi, waszym zdaniem, he? Bierz mi ją stąd. Dajmy sobie skrzynkę... Skrzynka? Dobra, już pomału zaczynam ogarniać klawiszologię.
Nie, bo ja później tej skrzynki nie będę widział. Dawaj ją jeszcze bliżej. Tu, w drodze do tego. Dobra. Ale jestem dobry w projektowaniu, jednak to... Minąłem się z przeznaczeniem chyba. Dobra, już te, ty i te twoje granice. Damy sobie taki płot tutaj do... Nie będę sobie zamurowywał ściany, nie, zamurowywał. Chyba nie? O co chodzi? Okej. Najwyraźniej czegoś nie widziałem z tamtej perspektywy. Okej. No dobra. I tak to wygląda. I tutaj sobie furtkę walniemy. O, i na środku. Ale pięknie. Patrzcie, jak równo. Stop, stop. Jak ja mam to usunąć? Usuj to! Proszę. Ale... A nie. Czemu ja nie mogę usunąć płotu? A, najlepiej zamuruje się całkiem, no przecież. O. Dobra, udało się. Ale jak już będę miał taki dom, że nie pytajcie. Tak, taki dobry będzie. Dobra, jak to wejście wygląda? To wejście jest tutaj. A ty. Panie kolego. Ale czemu w ten sposób? Ta skrzynka ci w czymś przeszkadza, czy o co chodzi? O. Wiecie. No, stój. Dobra, udało się. Udało się. Wyrwało mu się. Drzwi. Chcę drzwi. Furtkę. Dałaj mi furtkę tu. A furtka będzie wyglądać w ten sposób. A, może być i taka. O kurde. No dobra. Chyba już rozumiem. Dobra, czyli płot trzeba walnąć na całej szerokości. To nie jest takie proste, jak wygląda, to wam gwarantuję. Dobra, teraz się powinno... Dobra, już czegoś teraz nie rozumiem. Obiekt należy umieścić na czym? Na niższym ogrodzeniu? A nie! Nie, nie... Jak mam zrobić niższe ogrodzenie, ty kłęku, kolumny, łuki? Dobra, które to jest niższe? Żywopłot. Też spoko sprawa.
Jak zrobić drzwi? Poradnik dla opornych. Dobra, okej. Jakkolwiek to wygląda, nie pytajcie mnie, obojętne. Może tak być. Wszyscy są zadowoleni w tym momencie. Dawać mi drzwi. Teraz musi być dobrze. Teraz te nie pasują, teraz te będą pasować. O! Tak jest! Sukces osiągnięty! Mamy płot. Dobra. Płot, który przeskoczy każdy w wieku powyżej 3 lat. Bardzo mnie to cieszy. Drzwi. Panie kolego. Mogą być niskie, wysokie, człowieku. Proste drzwi z dwoma panelami. Wszyscy są szczęśliwi. Tak jest, dobra. I te same drzwi sobie damy tutaj. I damy sobie je tutaj i tutaj. I damy sobie je też tutaj. Czekajcie, to jest łazienka. Wiecie co, to tu zrobimy kuchnię. Tyle drzwi, to jeszcze nie widzieliście, dobra. To mamy zrobione. Okna. Dziacie, ile tu jest w ogóle... Ile tu jest tych rzeczy, to jest jakaś masakra, nie? Jakieś takie hardkorowe sobie damy, czekajcie. No wąskie. Może być. Czemu by nie? Tak, żeby nam świeciło w twarz. Na przykład damy je sobie... Będzie łazienka, więc tu takiego okna nie dajemy. Serio, trzeba okno na ścianie? Okien jak mrówków. A teraz dajmy jakieś takie do łazienki. Takie typowe łazienkowe okno. Takie, żeby było wszystko elegancko widać. Wiecie, o. Nie wierzę. Dobra, będzie tych okien. Jeszcze jedne drzwi do ogrodu. Tam będzie ogród jeszcze, co wy sobie myśleliście? Jakieś takie balkonowe by były fajne. Są tu takie? Gotowe pokoje. Może zróbmy to w ten sposób, będzie szybciej. Serio. Zanim ja to zaprojektuję, to się wszyscy tu zestarzejemy. Czekajcie, bo ja chyba czegoś nie rozumiem. Kuchnie, tak? A spokojnie, taka kuchnia wystarczy, na razie będziemy ją sobie powoli upgrade'ować. A i taka mała, tak? A to nie. To nie! To dajcie mi chwilę, wiecie, ja się tutaj pobawię i zaraz zobaczycie gotowy efekt. I tak już długo musicie na to patrzeć. Zaraz zobaczycie, co wymyśliłem. Proszę Państwa, po latach żmudnych przygotowań i budowania udało mi się osiągnąć taki dach tutaj wsadziłem, nie wiem, jakiś tak wyszło. Ogrodu jeszcze nie mamy, także spokojnie. Tak to się prezentuje z zewnątrz, a w środku to wygląda w ten sposób. Tutaj będziemy sobie mieli kuchnię, prawda, jeszcze nie było mnie stać na więcej blatów, więc mamy tylko tyle, ile trzeba. Mamy jakiś prysznic, kibel, z lewo zmywak. Mamy kompa, mamy łóżko,
Mamy jakiś stół, gdzie można coś zjeść. I mamy oczywiście gramofon, na to musiało mi wystarczyć pieniędzy. No i dobra, i będziemy sobie powoli upgrade'ować ten nasz domek, jak będziemy kraść, bo jesteśmy przecież przestępcą. A teraz chciałbym go jakoś zapisać, bo jeśli on mi się teraz usunie, to chyba mi coś strzeli. Zapisz w mojej bibliotece. Dobra, jest zapisana, żeby to mi się nie usunęło w żaden sposób. Czy ja mogę już wyjść z tego trybu? Tryb życia. Okej. Zbudowaliśmy dom. Nie było go tu i nagle jest. Dobrze. I na tym chyba sobie odcinek zakończymy. Dzisiaj było trochę budowania. O, a ja tutaj nie mam światła w kuchni i tutaj, dobra. To jednak jeszcze będę musiał to światło dorobić. Ale to już w kolejnym odcinku. Trochę się mnie działo, ale mam nadzieję, że w kolejnym już nie skupimy się na budowaniu, a na samej grze. Trzymajcie się. Hej, hej.